Drodzy bracia kapłani, z księżmi, dziekanami, szanowni przedstawiciele władzy publicznej, z panem ministrem, panowie oficerowie, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ewangelia dzisiejsza zachęca nas do postawienia sobie bardzo ważnego pytania. Pytanie to brzmi: co jest prawdziwą miarą wielkości człowieka? I mamy odpowiedź: tą miarą jest Jego miłość. A zatem nie jest tą miarą ani Jego sława czy majątek, ani też różne dokonania i sukcesy, ani nawet cały dorobek Jego życia, chyba że powstał z miłości do ludzi i jest sprawiedliwie rozdzielany wśród potrzebnych, potrzebujących. Natomiast miłość do Chrystusa powinna być oparta na przyjęciu i stosowaniu Jego nauki. To słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Jezus wie najlepiej, że miłość drugiego człowieka, jak siebie samego, nie jest zadaniem łatwym. Dlatego zapewnia pomoc ze strony Ducha Świętego. I stwierdza, że On nas w imieniu Chrystusa wszystkiego nauczy. Największy poeta Polski XX wieku, Leopold Staw, podczas okupacji niemieckiej znalazł schronienie na plebanii swojego przyjaciela, miejscowego proboszcza. Sam był poszukiwany przez Gestapo. Przyjaciel wiedział doskonale, że przyjmując go, naraża swoje życie i życie wszystkich domowników. Poeta miał zwyczaj, że podczas obiadu brał do ręki serwetkę papierową i zapisywał kolejną ciekawą myśl. To była jego forma wdzięczności za udzielenie noclegu. Ale pewnego dnia najpierw gospodarz otworzył się przed swoim przyjacielem i stwierdził, że niestety jego marzenia padły, a miał jedno marzenie najważniejsze, żeby chociaż raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej i do Wiecznego Miasta. Wtedy Leopold Staw tego właśnie wieczoru na serwetce papierowej napisał takie słowa: przyjacielu, czeka ciebie droga bliska lub daleka, lecz pamiętaj, świat jest tak wielki jak serce człowieka. Zdanie to znalazło się rychło niemal we wszystkich encyklopediach i słownikach. Świat jest tak wielki, jak serce człowieka. Ten wybitny poeta w przekonujący sposób stwierdził, że wielkość świata, konkretnego człowieka, budowana jest siłą jego serca. I tego, czego dokonuje. Wszak tego doświadczał każdego dnia na gościnnej plebanii. Natomiast pytanie zadane Piotrowi przez Chrystusa mówi nam wszystko. Szymonie,
synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Kiedy dziś pod wpływem Ewangelii mówimy o wielkich sercach, nie sposób nie wspomnieć kilku osób, które wykazały się heroizmem w świadczeniu miłości. To święty Maksymilian, Maria Kolbe, to położna sługa Boża Stanisława Leszczyńska, to także rotmistrz Witold Pilecki i wielu innych. Tych wielkich Polaków trzeba przypominać jak najczęściej. Ich miłość do ojczyzny, do ludzi potrzebujących, zwłaszcza do ludzi znajdujących się w ekstremalnych warunkach, dzisiaj nas zachwyca wręcz. Obecna msza święta ma charakter dziękczynny. Dziękujemy Panu Bogu za 10 lat działalności terenowego biura Radia Maryja w Tomaszowie Mazowieckim. Nasza wdzięczność jest tym większa, że zarówno Radio Maryja, jak i Telewizja Trwam budowane są od początku na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Dlatego od początku uczą Polaków miłości Boga, Kościoła i Ojczyzny. Tworzą programy na prawdzie wsparte zawsze. Unikając sytuacji, do których można byłoby nawiązać z tym powiedzeniem, gdzie mówią pieniądze, tam milczy prawda. Zarówno Radio Maryja, jak i Telewizja Trwam nigdy się nie splamiły tak zwaną poprawnością polityczną. O tym się na ogół nie mówi. A to jest wielkie osiągnięcie. Poprawnością polityczną, która jest chytrą postacią groźnego zakłamania. Dlatego są atakowane przez media, których poprawność polityczna jest chlebem powszednim. Dziękując dziś za Radio Maryja i Telewizję Trwam, dziękujemy zwłaszcza za ich założyciela, ojca dyrektora. Dzieło wielkie, choć przeszkód i problemów do pokonania było zawsze bardzo dużo. Żeby te dwa wielkie media mogły osiągnąć najwyższy z możliwych poziomów. Dziś odbierane są i podziwiane na całym świecie. Należy podkreślić, że dziś już nie wystarcza sam podziw wobec rozwijających się mediów katolickich. Powinno się pójść jeszcze dalej. Trzeba je wspierać poprzez informacje o nich, zachętę do zainteresowania się nimi, a także w formie pomocy materialnej, jeśli takowa jest oczekiwana. Należy tu przypomnieć, że do mediów masowych należy także książka i prasa katolicka. Dlatego powinniśmy się przyczyniać do zwiększenia czytelnictwa książek i dobrej prasy. Poziom czytelnictwa i także odbioru prasy spada z roku na rok. Dlatego powstaje wspólny obowiązek troski o świat książki i jego losy w naszym społeczeństwie.
Ten obowiązek ma również charakter moralny i obywatelski. Z ostatnich badań wynika, że coraz mniej Polaków czyta książki. Ale jest jedna sytuacja, która najbardziej niepokoi. Dawniej ci Polacy, którzy nie przeczytali żadnej książki, właśnie w tych badaniach wyrażali pewnego rodzaju wstyd, że im jest po prostu przykro, że mogliby przeczytać, mogliby wypożyczyć książkę. Ale w ostatnich badaniach ukazuje się, że ci, którzy nie przeczytali ani jednej książki, chełpią się z tego powodu. Ja nie przeczytałem żadnej książki, ale mam fach, mam robotę, po co mi książka? I to jest niepokojące. Dla nas duszpasterzy, dla wychowawców, ale także dla władz odpowiednich, te zjawiska, czy zwłaszcza to zjawisko jakiegoś odejścia od czytelnictwa, na pewno jest powodem do wielkiego zastanowienia, ale też do podjęcia pewnych działań, wskutek których można byłoby poziom czytelnictwa podnieść. Od chociażby zachęcając do czytania najmniejsze, najmłodsze dzieci. Dzieci potrafią nawet te najmłodsze czytać i czynią to z radością, oczywiście o ile będą nauczone tej sztuki czytania. Natomiast tu w Kościele nie można pominąć jednej okoliczności. Te zadania, na które wskazałem tak wycinkowo tylko, one są niełatwe do zrealizowania. I dlatego potrzebna nam jest modlitwa. Zacznijmy zatem, myśląc o tych problemach, pomyśleć także chociaż od czasu do czasu o modlitwie ze swojej strony własnej, czy ze strony całej swojej rodziny, o modlitwie właśnie w tych intencjach. To są sprawy bardzo ważne, bowiem zerwanie z czytelnictwem może mieć potem bardzo opłakane skutki, których dzisiaj nawet trudno przewidzieć. Ale liczymy, że opatrzność Boża wysuwa naszych modlitw i spowoduje takie działania i tego rodzaju ustosunkowanie się społeczeństwa do tych spraw, że to może potem jak najpiękniej zaowocować właśnie w tym coraz lepszym i szerszym czytelnictwie, a jednocześnie z tym bardziej wrażliwym ustosunkowaniem się do otaczającego nas świata, który jest najpiękniejszą przecież księgą do odczytania, do podziwu i do zafascynowania się. Amen.